Dzień dobry Państwu na naszym dzisiejszym webinarium, które zatytułowaliśmy Rok wojny Rosji z Ukrainą, rosyjski napór, ukraiński opór, europejskie wsparcie. Nasze dzisiejsze webinarium organizowane jest przez kilka instytucji, są nimi Kateda Studiów Wschodnich, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, ten cykl nazywamy Seminariami Adenauera i we współpracy z Instytutem Europy Środkowej, Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin oraz Towarzystwo Nauki i Kultury Libra. I do naszego dzisiejszego webinarium zaprosiliśmy znakomitych ekspertów i są nimi pani dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan dr Oleksij Poleki z Center for Public Diplomacy z Kijowa, ale również z adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan dr Paweł Tokarski, Stiftung Wissenschaft und Politik SWP w Berlinie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. I proszę Państwa, ja nazywam się Tomasz Stępniewski, reprezentuję Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej i będę miał przyjemność moderować nasze dzisiejsze webinarium. I będziemy mieli dwie rundy pytań. I w pierwszej rundzie takiej ogólnej, odnoszącej się właśnie do tego roku walk Ukrainy z Rosją, tegoż naporu rosyjskiego, a z drugiej strony oporu ukraińskiego będziemy rozmawiali. I pierwsze pytanie chciałbym skierować do pana doktora Oleksija Polekiego i prośba o podsumowanie tego roku walk między Ukrainą a Rosją, tej braterskiej i bohaterskiej walki Ukraińców, ale też wielkich strat militarnych, ludzkich. Jak powiedział wczoraj w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, jeśli Ukraina przestanie walczyć, to upadnie. Jakie są nastroje w społeczeństwie ukraińskim i jak prezydent Wołodymyr Zełenski widzi kolejne tygodnie i miesiące tejże konfrontacji z Federacją Rosyjską? Panie doktorze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. No ja zacznę od tego, że faktycznie akurat rok temu było bardzo mało ludzi, ekspertów, polityków, którzy wierzyli w to, że Ukraina po prostu może przetrwać, jeżeli będzie inwazja ze strony Rosji. Widać, że za ten rok było kilka takich fal zmian tych nastrojów i społecznych, i nastrojów wśród polityków. Jeżeli w marcu na przykład zeszłego roku, kiedy już było zrozumiało, że Ukraina walczy i Ukraina będzie walczyć, to główne pytanie było o tym, na ile Ukraina może powstrzymać Rosję. I również było zbyt dużo głosu o tym, że Ukraina może jeszcze przetrwać. To widzimy, za ten rok sytuacja zmieniła się całkowicie. Już na przykład w Münchenie nikt nie mówił o tym, że Ukraina może upadnąć. Właśnie ta powszechna zmiana nastroju, że Ukraina ma możliwość nie tylko przetrwać, ale również zwyciężyć, to jest prawdopodobnie główna taka zmiana, która w ciągu roku odbyła się. Jeżeli my popatrzymy na sytuację na przykład ze strony jakby patrzenia Ukraińców, ja tu będę odwoływał się do sondażu opinii publicznej, która była przeprowadzona w Ukrainie w ciągu tego roku i od ostatnio na przykład Rating Group robił w styczniu już tego roku. I na przykład według tych sondaży 95% Ukraińców powiedzieli, że oni wierzą w zwycięstwo Ukrainy. I to po prostu pokazuje taki niesamowity optymizm, wiarę Ukraińców. I prawdopodobnie to jest jedna z głównych podstaw, dlaczego Ukraina może przetrwać i Ukraina może zwyciężyć. Oczywiście druga jest sytuacja w tym, że ten rok pokazał, że wbrew oczekiwaniom Rosji, że Zachód upada, Europa jest bardzo zróżnicowana i tomu podobnie, tak czy inaczej Zachodu udało się zjednoczyć się. Oczywiście nie bez niektórych pytań,
ponieważ na przykład ten rok również podsumował to, że wbrew wszystkim sankcjom tylko około 10% kompanii zachodnich całkowicie wycofało się z Rosji, a tak czy inaczej więcej niż 90% kompanii zachodnich zostało albo trochę w zawieszonym porządku działalności, albo całkowicie na rynku w Rosji. Ale tak czy inaczej Zachód pokazuje swoje wsparcie. Nie ma tych nastrojów, żeby no właśnie porzucić Ukrainę. I to jest jakby drugi główny skutek tego roku. No i prawdopodobnie trzeci to właśnie pokazuje to, że losy Rosji teraz są właśnie głównym pytaniem przyszłego roku. Także nikt już nie ma wątpliwości w tym, że Ukraina przetrwa. Ukraina może zwyciężyć, ale oczywiście w jakim sposobie i kiedy i co to będzie za zwycięstwo, to jest otwarte pytanie, ale również pytanie o tym właśnie, co się dzieje, co będzie działo się z Rosją i właśnie jaka Rosja może być po tej wojnie. Generalnie biorąc, jeżeli odwoływać się do nastrojów Ukraińców, również 2/3 Ukraińców powiedziały, że oni oczekują takiego zwycięstwa w ciągu pół roku i więcej. To znaczy, że gdzieś tam pod koniec wiosny, na przykład zeszłego roku, większość Ukraińców uważało, że ta wojna skończy się szybciej, przynajmniej do końca 2022 roku. Jak widać, te nastroje zmieniły się, większość społeczeństwa już przyjęła sytuację, w której widać, że ta wojna może być na długo i prawdopodobnie ma szansę zaciągać się nie na miesiące, a może nawet na roki, na lata. I właśnie większość społeczeństwa ukraińskiego, jak widać, gotowy do tego. Z jednej strony, wbrew takich oczekiwań optymistycznych, również na poziomie takim emocjonalnym, dość dużo nastrojów takich jakby trochę depresyjnych, w sensie tego, że tak czy inaczej, z jednej strony ludzie na Ukrainie czują się na przykład dumność, to jest jedna z największych takich uczuć i dumność wzrosła o kraj właśnie za siebie, wzrosła niemal w dwa razy. Teraz to 75% Ukraińców właśnie czują dumność za Ukrainę. Ale również około 2/3 ludności czuje się taką jakby obawę o przyszłości. W tym sensie, że jest wiara w to, że Ukraina przetrwa, jest wiara w to, że zmiana będzie całkowicie jakby pozytywna dla kraju i dla nich osobiście, ale również lęk, również niewiadomość od przyszłości ma również bardzo wysokie poparcie wśród respondentów. Także sytuacja jest taka, że z jednej strony Ukraina walczy, Ukraina będzie walczyć i Ukraina jest gotowa do tej walki. No, z innej strony 2/3 społeczności ukraińskiej powiedziało na przykład, że ich sytuacja gospodarcza pogorszyła się, no co nic dziwnego, ale tak czy inaczej ta sytuacja prawdopodobnie będzie występowała no, takiej na pierwszej punktach w takiej niedługiej przyszłości, ponieważ gospodarka ukraińska jest no, w bardzo trudnej sytuacji. I jeżeli wrócimy do sytuacji na poebrani, to oczywiście mamy kilka takich etapów i teraz jest ten kolejny, kiedy wszyscy nawet nie oczekują, a po prostu obserwują te ofensywy jakby ze strony Rosji, która była ogłoszona, która prawdopodobnie już idzie i no, większość ekspertów przynajmniej oceniają, że mała szansa na to, że Rosja będzie w stanie zwiększyć ten nacisk. I tak czy inaczej z sytuacji pewnej równowagi, która była przez zimę,
Przechodzimy do momentu bardzo przełomowego i tu widać, że ze wszystkich stron siły polityczne, ale również inne kraje włączyły się w tę sytuację. Ja mówię również jako poparcie dla Ukrainy, ale również i o takiej aktywizacji na przykład Chin w bardzo ambiwalentnym, ale tak czy inaczej próbach właśnie takiego wsparcia dla Rosji. Także ja wątpię, żeby ta sytuacja była w stanie rozwiązać się w jakimś najbliższym czasie. To znaczy, że wojna będzie trwała do tego momentu, będzie widocznej przewagi jednej albo drugiej strony najpierw na pole brani. Widać, że ta wojna nie jest konfliktem, który może być rozwiązany jako konflikt taki przez negocjacje, ponieważ charakter tej wojny ze strony Rosji ma naprawdę taki ludobójczy charakter. I takie wojny nie mogą skończyć się po prostu porozumieniem gdzieś tam po środku. Ale również za ten rok te głosy na przykład polityków zachodnich, które próbowali znaleźć taką podstawę dla negocjacji, już prawdopodobnie zeszły na dół, że umówić się Ukrainę na jakiś sposób poddania, no prawdopodobnie już nie ma takich głosów i nie będzie. I teraz no, wszyscy oczekują właśnie tych skutków walki wojennej. I to będzie wyznaczało właśnie sytuację na najbliższe miesiące. Prawdopodobnie do lata no, to ta sytuacja będzie gorąca, no a dalej już będziemy na to patrzeć, jak sytuacja będzie rozwijać się. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za przedstawienie tej perspektywy ukraińskiej i walki z naporem rosyjskim. A teraz niestety, ale musimy również spojrzeć na tę drugą stronę tego konfliktu zbrojnego, czyli na perspektywę Rosji. I pytanie do pani doktor Agnieszki Bryc o próbę podsumowania tego roku naporu rosyjskiego na Ukrainę. Ale we wczorajszym orędziu prezydenta Władimira Putina do narodu i do parlamentarzystów Putin mówił o konieczności dalszej walki z, w cudzysłowie oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, neonazistami na Ukrainie. I wydaje się, że Putin zakłada, że ten konflikt będzie trwał długo, czyli wojna z Ukrainą będzie trwała długo. Należy też dodać, że we wczorajszym wystąpieniu wieczornym Joe Biden w Warszawie również powiedział o tym, że Ukrainę czekają trudne dni i konieczność dalszej walki z Rosjanami. I teraz biorąc pod uwagę, że pani doktor śledzi media i dyskurs rosyjski, jak wygląda właśnie tenże konflikt z perspektywy Federacji Rosyjskiej? Prosimy o podsumowanie i ustosunkowanie się do pytania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja powiem tak szybko na wstępie. Odwołanie się prezydenta Putina do ciągle walki z neonazistami w Ukrainie to jest typowy, nie tyle syndrom, co mechanizm lustra. Propaganda rosyjska stosuje ten mechanizm, oskarżając o swoje własne zbrodnie oraz winy ofiarę. To znaczy Rosjanie mają problem z tym, że po ich stronie walczą także neonaziści i to widać na froncie w Donbasie, podczas gdy o to oskarża Ukrainę. To Rosjanie napadli na Ukrainę, podczas gdy wczoraj w orędziu prezydent Putin powiedział, to oni, to znaczy Zachód, rozpoczął tę wojnę, a my się tylko siłą bronimy. To klasyk propagandowy i to także trzeba umieć czytać. Ale jeżeli mówimy o tym, jak długo będzie trwała wojna, to faktycznie Putin spodziewa się tego, że i to jest jeden z wniosków, który także można było wyczytać wczorajszego orędzia, że wojna będzie, konfrontacja będzie długa, że trzeba przygotować z tego powodu społeczeństwo na ten długi marsz. Co więcej, i to jest wniosek pierwszy podstawowy z pierwszego roku wojny dla Kremla, że wprawdzie Rosja przetrwała, wprawdzie Kreml nie upadł, to kłopoty dopiero się zaczną. Znaczy rok 2023-2024
to będą, zwłaszcza ten najbliższy będzie kluczowy i bardzo trudny dla elit kremlowskich. I jeżeli można by powiedzieć, że Zachód się skonsolidował w tych pierwszych miesiącach, prawda? My jako Zachód przewalczyliśmy swoje słabości i stanęliśmy w obronie Ukrainy, to Rosja przewalczyła także swoje słabości i przetrwała, ale to wszystko było na emocjach takiej konsolidacji. Teraz Rosjanie, a także władza rosyjska wchodzi w fazę właśnie tego długiego marszu, który będzie męczący, deprymujący i depresyjny. I tego się spodziewa prezydent Putin, także spodziewają się tego elity rosyjskie. I to także czytać można było bardzo wyraźnie w jego wczorajszym orędziu. Ale jeszcze tak w kilku punktach, bardzo krótko, bo tutaj można faktycznie długo opowiadać, jakie wnioski, z czym Rosja wchodzi w ten trudny 2023 rok. Pierwszy wniosek jest taki, że ona faktycznie przetrwała gospodarczo. Sankcje były bardzo bolesne, ale pamiętajmy, i to także było wczoraj widać w orędzie Putina, dane makroekonomiczne są bardzo mocno pudrowane w Rosji. To znaczy Rosstat skorygował je tuż przed wystąpieniem Putina, ale skorygował tak mocno, że one stoją w sprzeczności z ocenami ekspertów. Ja wczoraj miałam bardzo dużą satysfakcję, oglądając wystąpienie Putina, kiedy kamera najechała na twarz Elwiry, znaczy na postać Elwiry Nabuliny, czyli szefowej Rosyjskiego Banku Centralnego, która wyrażała zupełnie inne emocje niż te bardzo optymistyczne, które o gospodarce rosyjskiej opowiadał wczoraj prezydent Putin. Krótko mówiąc, Rosjanie faktycznie przetrwali sankcje, ale wszyscy łącznie z rosyjskimi ekspertami spodziewają się tego, że oczywiście informacje będą bardzo optymistyczne i takie ku pokrzepieniu serc, natomiast stan faktyczny gospodarki, on teraz będzie bardzo wyraźnie, i to już też widać, przeżywał głęboki kryzys i kryzys długofalowy. To jest pierwszy punkt. Punkt drugi, Kreml, elity polityczne i w zasadzie władza w Rosji, jakby w tym punkcie prezydent Putin w ciągu tego roku potwierdził swoje przywództwo, opanował chaos, opanował kryzys polityczny. Można by powiedzieć, że te wszystkie nasze pytania z początku roku, czy Putin zostanie obalony poprzez, prawda, zamach stanu, poprzez bunt oligarchów, czy poprzez masowe protesty, to wszystko pozostało ciągle znakiem zapytania, co nie oznacza, że jeżeli my dzisiaj mówimy, że Putin przetrwał, to te kłopoty, one nie zniknęły. I mamy ciągle elity polityczne, które wprawdzie trwają przy Putinie, ale mamy oligarchów, w stosunku do których także w orędziu wypowiadał się Putin, sugerując im, żeby pozostali lojalni i patriotyczni w stosunku do swojego państwa, a nie grabili gospodarkę, mieszkając jednocześnie na Zachodzie. Więc można by powiedzieć, że Putin dmucha na zimne i wie, że to jest słaby punkt i w zasadzie zawsze to oni mogą nie tyle wypowiedzieć lojalność, ale mogą zacząć grać mało lojalnie na dwie strony. Zobaczymy, temu się warto przyglądać. I ważne także jest tutaj to, jakby w tym kontekście, że Putin zarządza, czyli tworzy, w ciągu tego roku utrzymywał stabilność na szczytach władzy, pozwalając różnym frakcjom ze sobą walczyć. Czyli z jednej strony mieliśmy Prigożyna, Kadyrowa kontra Szojgu, Gierasimow, czyli wojskowi, ale pamiętajmy, te wszystkie wojny na górze, one są, będą i tylko ryzyko jest takie, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli. I pytanie, czy, prawda, na zasadzie takiego trwałego zmęczenia ta sytuacja faktycznie nie stanie się znacznie bardziej skomplikowana w tym roku albo w następnym, co oznaczałoby poważne kłopoty dla Putina. To jest punkt polityczny. Przed nami punkt społeczny, czyli jak Rosjanie przetrwali tę wojnę, zaskakująco dobrze, pod tym względem, że jakby nas nie za bardzo dziwiło to, że już w maju oni bardzo zrutynizowali sobie wojnę i o tym zawsze powtarzam, czyli po prostu przyzwyczaili się do życia w warunkach wojennych, wierząc, może nie tyle wierząc, ale przyzwalając na agresję w stosunku do swojego ukraińskiego sąsiada. Natomiast problem polega na tym, że bardzo dotknęła ich wrześniowa mobilizacja. To był jedyny moment tego roku, w którym masy społeczne ożywiły się i ta wojna zapukała do ich drzwi. I jeżeli Putin był w stanie zgasić wtedy, to znaczy znowu zepchnąć ich na kanapy,
albo ograniczyć, tak trochę zredukować ich wewnętrzny narastający bunt i frustrację, dosypując pieniędzy do systemu, dając bardzo wysokie apanaże zmobilizowanym, a konkretnie dodatki dla rodzin tych, którzy trafiają na front. Krótko mówiąc, kupił sobie, przekupił społeczeństwo. To już tak w takim dużym uproszczeniu, ale spowodował, że te różne protesty, one po prostu były na poziomie Moskwa, Sankt Petersburg i jakieś różne drobne takie punkty w różnych regionach. Natomiast to nie oznacza, że ryzyko nie zginęło, ponieważ Rosjanie spekulują o kolejnej mobilizacji, tej już wiosennej, i sytuacja może się powtórzyć, a nawet być bardziej radykalna, ponieważ Rosjanie już wiedzą, jak wygląda 200 tysięcy ofiar na froncie, jak wygląda mięsorówka, czyli ta maszynka do mielenia mięsa, i co wiąże się z wysłaniem na front w Donbasie. Krótko mówiąc, protesty społeczne zostały ugaszone, ale one ciągle są przed Putinem i przed elitami politycznymi. Co więcej, na poziomie społecznym doszło do, i to także ważna informacja tego roku, doszło do największego, trzeciego w historii Rosji, tej bardziej współczesnej, wielkiego eksodusu społecznego, bo w 1917 roku, potem w 1991 roku mieliśmy te wielkie fale migracyjne i podczas tej wojny mamy trzecią wielką falę migracyjną, co oznacza ogromny drenaż mózgów, ponieważ emigrowali najczęściej zaradni, przedsiębiorczy, młodzi, pracujący albo w wolnych zawodach, albo w takich zawodach mocno wyspecjalizowanych, czyli tak ci słynni IT-szlicy, tak? Czyli ci, którzy zajmują się sektorem, powiedzmy tak, komputerowo-internetowym i tak dalej. Więc krótko mówiąc, tego się nie da tak prosto odtworzyć w warunkach dzisiejszej Rosji. Czyli pod względem społecznym nie będzie łatwo, będzie trudniej. I ostatni punkt, pod względem międzynarodowym dwa wnioski dla Rosji z tego roku. Po pierwsze to, że Zachód się bardzo skonsolidował i można by powiedzieć, że potwierdziły to tak, że te kijowskie i warszawskie wystąpienia prezydenta Bidena, że Kijów trwa i Zachód także trwa i nikt na Zachodzie, albo inaczej coraz mniej głosów jest takich, które nawołują do dialogu, do negocjacji z Kremlem. Czyli tu się zapowiada do zwycięstwa i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Ale najważniejszy wniosek, ten międzynarodowy dla Rosji, na tym skończę, jest wasalizacja w stosunku do Chin. Rosjanie bardzo uzależnili się od Chin, przede wszystkim gospodarczo-finansowo, co także coraz wyraźniej będzie widoczne na poziomie dyplomatycznym. Czyli jeżeli dzisiaj mamy Wang Yi w Moskwie, który mówi Nikołajowi Patruszewowi, czyli byłemu szefowi FSB, a dzisiaj szefowi Rady Bezpieczeństwa, że Moskwa i Pekin powinny synchronizować swoje zegarki, to on między wierszami, to znaczy pozwala Rosji wykreować wizerunek taki, że sojusz rosyjsko-chiński ma się dobrze, ale de facto to jest dyspozycja polityczna. I tej dyspozycji politycznej pilnuje i przestrzega Putin od dawna, prawda? Nie używa terminu broń jądrowa i nie straszy atakiem, tym kontratakiem na Zachód. Nawet w orędziu wczorajszym on mówił o wycofaniu się, o zawieszeniu Rosji w porozumieniu Nowy Start, co nie jest równoznaczne ze straszakiem jądrowym, a z zachętą do powrotu do negocjacji w sprawie takich, pamiętam, punktów grudniowych tuż przed inwazją. Krótko mówiąc, Rosja sama sobie szkodzi, ten rok tego dowiódł, a na rok 2023-2024 będą tę sytuację pogłębić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani doktor, za przedstawienie perspektywy rosyjskiej i właśnie tego dyskursu, ale również oczekiwań ze strony decydentów rosyjskich, jeśli chodzi o ten konflikt z Ukrainą, a rzeczywistość, rozdźwięk między celami a rzeczywistością. I teraz przejdziemy do kolejnego członu naszego dzisiejszego seminarium, czyli europejskiego wsparcia, i pytanie do pana doktora Pawła Tokarskiego o wsparcie europejskie dla Ukrainy. Tutaj z racji tego, że pan pracuje przede wszystkim w Niemczech, w Berlinie, więc tutaj interesuje nas ta perspektywa niemiecka i jak ten rok
wyglądał z perspektywy wsparcia europejskiego. Rok temu kanclerz Olaf Scholz powiedział o zmianie polityki wobec Rosji. I teraz pytanie, czy rzeczywiście z perspektywy tego roku widzimy, że wojna Rosji z Ukrainą spowodowała zmianę podejścia Niemiec do Rosji? I tutaj chodzi przede wszystkim o ten dyskurs wewnątrz niemiecki, ale również o decydentów niemieckich. Czy oni rzeczywiście widzą, że to jest ten czynnik zmiany w podejściu Zachodu do Rosji, szczególnie Niemiec, czy też no nie do końca? Jak wygląda ta sytuacja? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie na to interesujące seminarium. Ja może zacznę od tego, że uwagi będę dzisiejsze wygłaszał w swoim imieniu. Będą one troszeczkę też wygłaszane z perspektywy gospodarczej, gdzie zajmuję się przede wszystkim integracją gospodarczą. Ale przede wszystkim chciałbym zacząć od punktu wyjścia 24 lutego 2022. Dla Niemiec, jak i dla prawie całej Europy, nowy etap rosyjskiej agresji na Ukrainę. To było po prostu kompletne zaskoczenie. W Berlinie zaskoczenie dla klasy politycznej, dla niemieckich instytucji politycznych, dla instytucji gospodarczych i dla społeczeństwa. Zaskoczenie było tak kompletne, że można wręcz mówić o blamażu tak naprawdę, jeżeli chodzi o dni poprzedzające tą agresję i samą reakcję na agresję. Ale to nie był tylko przypadek Niemiec, także Francja również do końca twierdziła, że do tej inwazji nie dojdzie. Więc duet francusko-niemiecki niestety w tej sytuacji zupełnie nie sprawdził się. 27 lutego mieliśmy słynne przemówienie Olafa Scholza, Zeitenwende. Nie wiem, jak to można przetłumaczyć, zwrot w czasie, przełom, że Niemcy będą zupełnie inaczej patrzeć na politykę obronną, dokonywać 100 miliardów inwestycji, które zresztą później jadła inflacja zaraz potem, jak i zaangażują się do pomocy Ukrainie. Ale w kolejnych miesiącach można było widać, że z tą pomocą, w szczególności w wymiarze militarnym, było dosyć trudno. Niemcy przyjęły ponad 1 milion ukraińskich uchodźców, dostarczyły także pomoc humanitarną. Podczas niemieckiego przewodnictwa w G7 także bardzo szybko dokonano ukształtowania reżimu sankcyjnego na Rosję, który nie ma swojego precedensu tak naprawdę. W tym momencie jesteśmy już przy 10. pakiecie sankcji. Jednak, tak jak mówię, z perspektywy militarnej, chociaż mi trudno jest to oceniać, to jednak ta pomoc z Niemiec zawsze przychodziła zbyt późno. Zawsze było to gdzieś za 5-12, pod olbrzymią presją opinii publicznej w Europie, w Niemczech, czy też delikatną presją także rządu polskiego, za którą się należą tak olbrzymie brawa. Ale rzeczywiście od początku tego roku można mówić, że coś się ruszyło. Będą te leopardy, będą wozy pancerne. Jednak myślę, że najwięcej to można powiedzieć o pewnej zmianie mentalności, także od perspektywy gospodarczej, które można było scharakteryzować w 3 punktach. Po pierwsze to niemieckie hasło Wandel durch Handel, czyli zmiana poprzez relacje gospodarcze. No, zakończyło się kompletnym bankructwem. Okazało się, że rozwijanie kontaktów gospodarczych nie prowadzi w żaden sposób do mowy do demokratyzacji. Poza tym druga teza, że niemiecka gospodarka załamie się bez dostaw z Rosji. Rynek rosyjski jest dla niemieckiej gospodarki potrzebny. To było raczej takie uzależnienie psychologiczne, które było także pogłębiane przez duże niemieckie koncerny, które tak naprawdę, mówią szczerze, wprowadzały niemiecki rząd, a także opinię publiczną w błąd na rzecz, jeżeli chodzi o to, jak wrażliwa jest gospodarka niemiecka od dostaw węglowodorów z Rosji. Poza tym trzecia teza to, że da się rozdzielić gospodarkę a politykę, że to są dwie odrębne rzeczy.
teza także zakończyła się kompletnym fiaskiem. I w tym momencie rzeczywiście widać w Niemczech, także w kluczowych ministerstwach bardzo dużą dyskusję na ten temat, że czynniki bezpieczeństwa muszą być także brane pod uwagę, jeżeli chodzi o zagadnienia ekonomiczne, jeżeli chodzi o dostawy kluczowych produktów. Drugi punkt, jeżeli chodzi o pomoc gospodarczą ze strony unijnej, mamy zobowiązania, jeżeli chodzi o 30 miliardów euro, z czego 7 miliardów, tak jakby jest, pochodzi z Niemiec, jako niemiecka składka do unijnego budżetu, plus zobowiązania bilateralne, to mamy razem 50 miliardów euro. Jednak ta pomoc finansowa, pomoc finansowa budzi dosyć duży niedosyt, jeżeli patrzy na przykład na wartości bezwzględne, czy wartości w stosunku do PKB, to są ułamki PKB państw, takich jak Niemiec. Jeszcze gorzej to wynika w przypadku Francji, czy w ogóle Włoch. Jeżeli patrzymy na przykład na wartość pomocy wojskowej, to w przypadku Niemiec to jest około 2,5 miliarda euro, czyli tak samo jak Polska. Mimo tego, że Niemcy są o wiele większą gospodarką, mogłyby sobie pozwolić na więcej. Oczywiście kwoty nominalne trudno jest porównywać, czy tak naprawdę niemieckie patrioty mają większe znaczenie, czy polskie czołgi twarde dla ukraińskiej walki. Ale te wszystkie kwoty, jak się na to patrzy, to budzą jednak dosyć duży niedosyt i wydaje się, że Niemcy mogłyby sobie pozwolić na dużo więcej, a przede wszystkim jeżeli chodzi o pomoc finansową dla Ukrainy, gdyż tak jak pan Oleksy powiedział, Ukraina toczy walkę także na gruncie ekonomicznym. Gospodarka ukraińska znajduje się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o niemiecką debatę, to tutaj jest troszeczkę taka walka o kreowanie różnych narracji w niemieckiej opinii publicznej. I w tej debacie pojawiają się narracje, które są z gruntu fałszywe. One są rozsiewane z różnych względów. Osoby, które to robią, po prostu chcą zyskać w przestrzeni publicznej jakieś miejsce. Ostatnio był przykładem tego jest manifest pani Wagenknecht i Schwarzer, w którym wzywa się do powrotu do negocjacji pokojowych i w ten sposób się tutaj oczywiście rozwiąże wszystkie problemy, co oczywiście jest tezą jak najbardziej fałszywą. Była także duża dyskusja na temat dostawy ciężkiej broni, czy w ten sposób się Niemcy staną stroną tej wojny, czy nie, co oczywiście także jest dyskusją zupełnie absurdalną. Poza tym w rocznicę agresji rosyjskiej odbędzie się duża demonstracja w Berlinie, na rzecz poparcia dla Ukrainy, a następnego dnia odbędzie się kontrmanifestacja przeciwników tego wsparcia i zwolenników negocjacji. Jeżeli chodzi o sondaże, to rzeczywiście zdecydowana większość Niemców popiera pomoc dla Ukrainy, choć ta pomoc, procent zwolenników różnie wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne partie. Najwięcej oczywiście jest spośród wyborców zielonych, ponad 75%, niewiele mniej w przypadku CDU. Ale w przypadku partii Die Linke to jest około 30% osób, które na przykład chcą, żeby popierają dostawy czołgów Leopard 2 dla Ukrainy. Natomiast spośród popierających AfD to tylko 6% popiera dostawy czołgów na Ukrainę. Bardzo interesujące też rozkłada się to poparcie, jeżeli chodzi o Landy Wschodnie i Zachodnie. W Landach Zachodnich poparcie dla pomocy dla Ukrainy to jest około 60%, natomiast w Landach Wschodnich to jest tylko 35%, więc to jest też bardzo interesujące. I te nastroje, jeżeli chodzi o poparcie dla Ukrainy w Niemczech, także powinny być monitorowane.
także w Polsce i w państwach, którym zależy na pomocy na Ukrainie. Kończąc, i ostatni punkt, troszeczkę spróbując złapać tutaj szerszy kontekst, zastanawiam się, jakie lekcje w Niemczech wyciągnięto na temat zależności gospodarczych od dyktatur, takich jak Rosja. I tutaj wygląda to dosyć różnie, gdyż patrząc na dane makroekonomiczne, to na przykład deficyt w handlu z Chinami podwoił się i obecnie wynosi rekordową wartość 84 miliardów euro. Więc tutaj w zasadzie ta wymiana gospodarcza pogłębia się, tak jakby zupełnie żadnych lekcji z tej wojny na Ukrainie nie wyciągnięto. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście w Niemczech w kręgach decyzyjnych bardzo dużo mówi się o tym, o potrzebie delokalizacji produkcji z Chin do innych państw, o tym, że uzależnienie gospodarcze od Chin ma bardzo duże, może mieć potencjalnie bardzo negatywne skutki dla gospodarki niemieckiej w przypadku na przykład wojny o Tajwan. A także pozytywne jest to, że są instytucje gospodarcze w Niemczech bardzo prestiżowe, które to uzależnienie od Chin także monitorują na bieżąco. I to na ten temat opinia publiczna także dyskutuje. I to myślę, że też jest bardzo ważnym czynnikiem, gdyż tak jak wspomniano, nie wiadomo, jak dalej się będzie się kształtować poparcie Chin dla Rosji w tej wojnie. I należy się także z takim scenariuszem liczyć, że Ukraina może także stać się polem walki między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. I na tym bym tutaj mój wywód zakończył. Bardzo dziękuję, panie doktorze, również za te kwestie makroekonomiczne. One będą miały istotny wpływ, ponieważ każda wojna kosztuje i dlatego też tutaj musimy o tym pamiętać. I teraz przejdziemy do drugiej rundy pytań. I pytanie wspólne do pani doktor Agnieszki Bryc i do pana doktora Aleksieja Polekkiego, ponieważ Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu przedwczoraj mówił o tym, że ta niesprowokowana wojna między Rosją a Ukrainą musi zakończyć się oczyszczeniem ziem ukraińskich z wojsk rosyjskich i twardymi gwarancjami długotrwałego bezpieczeństwa i pokoju. I Wołodymyr Zełenski mówił o tym, że w tym momencie w Ukrainie ważą się losy międzynarodowego porządku i bezpieczeństwa. I teraz prośba do państwa o zarysowanie scenariusza rozwoju sytuacji na Ukrainie, czyli jakie cele ma teraz Rosja, biorąc pod uwagę najbliższe tygodnie, miesiące, troszeczkę już pani doktor o tym mówiła, a z kolei jakie są oczekiwania Ukraińców względem Zachodu, szczególnie po wystąpieniu Joe Bidena i spotkaniu z Zełenskim i wczorajszym wystąpieniu w Warszawie Joe Bidena. Proszę jako pierwszą panią doktor Agnieszkę Bryc. Już opowiadam. Cele są niby ciągle te same, ale one także podlegają pewnym korektom, ponieważ sytuacja się zmienia i można powiedzieć, przynajmniej to są gdzieś moje szacunki, że celem Rosji takim, nie chcę powiedzieć optymalnym, bo optymalnym celem Rosji jest po prostu przekształcenie Ukrainy w państwo zniszczone, upadłe, kadłubkowe i zależne od pomocy finansowej z zewnątrz, czyli takie, którym po dekadzie świat przestałby się interesować, a wojna w Ukrainie zamrożona przestałaby wzruszać kogokolwiek. Więc to jest ten scenariusz optymalny w tym wariancie długofalowym, do którego dąży prezydent Putin. W wymiarze takim docelowym pamiętajmy, że tutaj horyzonty są krótkie, to znaczy rok 2023, taki wstęp, a tak naprawdę 2024. Prezydent Putin wtedy, i zresztą zapowiedział to w tym orędziu, przeprowadzi konstytucyjnie pełnoprawne wybory prezydenckie, to wybrzmiało wczoraj, co oznacza, że Rosja już jest w trybie przedwyborczym.
i on będzie chciał albo doprowadzić do jakiegoś zwycięstwa, więc ta desperacja będzie rosła, albo utrzymać stan posiadania, który jest teraz. Jego stan posiadania to są te 4 anektowane obwody, nielegalnie okupowane, i będzie dążył do tego, żeby w zamian za, prawda, jakieś rozmowy pokojowe, na przykład wymusić uznanie status quo tego stanu faktycznego, który jest, na przykład oferując, nie wiem, zawieszenie broni. Jeżeli Rosjanie wgryźli się w ziemię na takiej bardzo, prawda, rozciągniętej linii obrony, no to można przewidywać, że ruchy na froncie będą niewielkie, no, pomimo tej spodziewanej ofensywy rosyjskiej, nie wiem, czy ona już trwa, czy nie. Rosjanie boją się, i to także jest, to także wczoraj wybrzmiało w orędziu, i to także jest kwestia, prawda, tych planów na przyszłość. Putin przestrzegał przed tym, żeby Ukraina odzyskała Krym i Sewastopol, mówiąc, że o tych planach Rosja, to znaczy Kreml, wie i one nie są niczym nowym, także Rosja będzie przeciwdziałać. To oznacza, że Rosjanie faktycznie po pierwsze zakładają, że Ukraina jest w stanie przeprowadzić taką operację. Tu trzeba byłoby zapytać ekspertów wojskowych, czy jest w stanie skutecznie ją zrealizować. Natomiast Rosjanie, przestrzegając, muszą mieć taką świadomość, że takie działania będą podejmowane. I tutaj warto przyglądać się sytuacji takiej, czy zanim dojdzie do ostatecznego odzyskania Krymu, bo na to ja nie wiem, czy Ukraina ma wystarczający zasób potencjału po prostu osobowego w armii. Horyzont taki jest, natomiast wstępem do tej dużej operacji, nawet w dalszej perspektywie, byłoby przełamanie kontroli lądowej nad tym, prawda, tym pasie lądowym łączącym Donbas z Krymem. Jeżeli to by się udało, a to wojskowi to są pewni, że to jest do zrobienia, to wówczas Rosja zalicza nie sukces, tylko kolejną porażkę, i sytuacja się komplikuje przed wyborami w 2024 roku. Więc scenariuszy jest dużo, cele oficjalnie są ciągle takie same, ale one są korygowane. I ostatnia rzecz, która tutaj jakby pokazuje, jakie są scenariusze, wiele będzie zależało, i to także już dzisiaj widać, po tym, jak do tego konfliktu będzie się ustosunkowywał, czy nie będzie zmieniał swojego stanowiska i swojej strategii Pekin. Wang Yi jest właśnie w Moskwie. Wczoraj rozmawiał z Patruszewem, dzisiaj rozmawia z Ławrowem i ma przekonać, a w zasadzie przedstawić Rosjanom chiński plan pokojowy. Szczegółów nie znamy, bo one dopiero będą ogłoszone za kilka dni, natomiast dla mnie, ja przynajmniej się przyglądam temu, jak będą reagowali Rosjanie. Czy oni, czy ta propozycja taka bardzo zaskakująca Putina z wycofaniem, znaczy z zawieszeniem członkostwa Rosji w traktacie New Start, jest kwestią odciągnięcia uwagi, stworzenia pewnego nowego stanu, domyśle negocjacyjnego, czy otworzenia pewnej nowej furtki, ta, prawda, pewnego odcinka na froncie dyplomatycznym, tylko po to, żeby plan chiński okazał się mało realny, czy mało realistyczny, czy nie do przeprowadzenia, bo może być tak faktycznie, że Chińczycy będą teraz naciskać na Rosję, żeby przymusić ją do zawieszenia broni na warunkach, które ustaliły Chiny. Tylko my powinniśmy pamiętać, że w interesie Chin jest nie to, żeby Rosja przegrała dramatycznie tę wojnę, co jest w interesie Zachodu i Ukrainy, tylko żeby Rosja tę wojnę, ona może przegrać, ale żeby nie doszło do scenariuszu, o którym coraz częściej mówi się na Zachodzie, rozpadu Rosji, dezintegracji i tak dalej. Więc w interesie Chin jest utrzymanie Rosji słabej, zdestabilizowanej, ale ciągle takiej, prawda, na poziomie pełnego uzależnienia od Chin, taniej stacji benzynowej i bardzo usłużnego wsparcia na forum Rady Bezpieczeństwa. To jest plan optimum ze strony chińskiej i wydaje się, że jeżeli Rosja faktycznie będzie na skraju upadku i klęski militarnej, wówczas Chiny mogą próbować, w mojej ocenie, w jakiś taki interwencyjny sposób ją wspierać, ale bez nadmiernego wspierania i nie w celu takim, żeby wygrała tę wojnę, bo Rosja, tak jak powiedziałam, nie zwycięska, ale słaba, ale ciągle przy życiu jest Chinom bardzo potrzebna.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. I tutaj ważna jest kwestia taka, że Chiny pomogły Federacji Rosyjskiej w stworzeniu takiej narracji, że to globalne południe w pewien sposób rozumie Rosję, która walczy jak gdyby o swoje interesy z tym tutaj złym Zachodem i w pewien sposób jest zrozumienie dla tej konfrontacji słowiańskich narodów na globalnym południu, prawda? To też jest bardzo istotne. Powinniśmy, myślę, że również zorganizować takie seminarium poświęcone właśnie tej perspektywie globalnego południa na ten konflikt, bo my patrzymy z perspektywy oczywiście państw Europy Zachodniej, Środkowej, ale te konsekwencje i jak gdyby postrzeganie tego konfliktu jest szersze. A teraz prośba do pana doktora Aleksieja Polekiego o perspektywę ukraińską, oczywiście wiadomo, jakie są oczekiwania, ale też prosiłbym o ten taki dyskurs wewnątrz ukraiński i zarysowanie tej perspektywy ukraińskiej właśnie na tenże, na najbliższe tygodnie, miesiące. Proszę bardzo. Я би зачав трохи зі сторони Росії, бо так чи інакше ситуація на Україні цілковіче залежить również від ситуації в Росії. І тут одним з таких внесків, який дав нам зайшли рок, є то, що оказалося, що для режиму Путіна був великий проблем, завжди знаєш, таку ідеологію, яка могла би з'єдночити народ і, власне, мобілізувати сполученство. Jednym z takich skutecznych sposobów to właśnie był Krym i ten taki krymski konsensus trwał dość długo. Poparcie dla Putina i władzy było dość wysokie przez ileś tam lat, ale potem w 2021 rok okazało się, że ten konsensus krymski już skończył się. Już w tych latach poparcie Putina bardzo mocno spadło. Według sondaży opinii publicznej w Rosji właśnie niezadowolonych Putinem i generalnie władzą już było niemal taka sama jak zadowolonych, a czasami nawet trochę więcej. I to był ten sam poziom jak w 2013 roku. I dla Putina było właśnie koniecznością znaleźć taki sposób rozwiązania tego. I jednym sposobem, który był, to właśnie była wojna. I okazało się, że wbrew oczekiwaniom tego, że rosyjskie społeczeństwo nie będzie bardzo mocno wciągnięte w tę wojnę, okazało się, że generalnie rosyjskie społeczeństwo było gotowe na wojnę i teraz czuje siebie w tej wojnie dość tak normalnie. Na przykład poziom takiego społecznego patrzenia na przyszłość, na oczekiwania na 2023 rok jest taki, że również w polityce i w gospodarce około 70% Rosjan czuje siebie, że będzie lepiej. Także jest niektóry wzrost pewnych oczekiwań negatywnych, ale to tak czy inaczej dotyczy 20% ludności, które i tak prawdopodobnie bardzo mocno były przeciwko tej wojnie. Także okazało się, że Putin znalazł taki bardzo skuteczny sposób i właśnie taką ideologię, która jednoczy Rosję w tym momencie, to jest sama wojna. I tu już nie ma znaczenia, czy ma wojna jakich podstawę, czy ma wojna właśnie rzeczywiste przyczyny, ale po prostu sama wojna wciągnęła Rosjan i wciągnęła właśnie Rosję w tę przebudowę na takie militarne sposoby. Ale tu jest inny problem, że Putin w całości swoją władzę budował na obiecankach stabilności. I to był główny jego punkt, że on gwarantuje to stabilność. Ta stabilność również łączy się z depolityzacją społeczeństwa. Ale teraz włączając Rosjan w wojnę, on tak czy inaczej uruchomił proces zmian. Teraz te zmiany jeszcze nie są widoczne, żeby one były antyputinowskie, ale tak czy inaczej ten proces takiej polityzacji nawet społeczeństwa, on już zaczyna się.
I dla mnie główne pytanie jest, na ile ten reżim jest nie tylko stabilny, a po prostu ma sposób do takiego przetrwania, ponieważ on jest mocny, on trzyma ta władza wertykal dość silny, ale również w momencie, kiedy będą jakieś zmiany, które bardzo nieprzewidywalne, to mogą być zmiany, wiele takich małych zmian, oni po prostu mogą spowodować to, że system kolapsuje, ponieważ również za ten rok Putin faktycznie zniszczył wszystkie instytucje, instytucje państwowe, instytucje polityczne, tam Prigożyn, który może przyjechać gdziekolwiek i po prostu rządzić poza prawem, a nawet poza administratywną władzą, to już pokazuje to, że system faktycznie instytucjonalny w Rosji jest zrujnowany. I tu powstaje pytanie tylko o tym, że właśnie kiedy i w jakim kształcie będzie ta sytuacja, kiedy to wszystko może rozpadnąć. Ale niestety dla Ukrainy, no tu nie jestem na tyle optymistą, że to może odbyć się dość szybko. To oznacza, że Ukraina jest skazana na taką dość długą wojnę. I nie jest ta wojna tylko wojna Putina, która po prostu była inicjowana przez niego, ale jest podtrzymana przez większość elit i nawet społeczeństwa. To znaczy, że ta wojna będzie toczyła się do tego momentu, kiedy albo Rosja nie upadnie jako przynajmniej takie państwo. Ja bym nazwał jego takim postmodernym autorytaryzmem. Albo Ukraina po prostu no, nie będzie w stanie już bronić. I tu no, nie widać, żeby ukraińskie społeczeństwo było gotowe poddać się. To znaczy, że Ukraina będzie bronić się. Z jednej strony, no, wbrew temu, że na początku mówiłem o takim zjednoczeniu Zachodu, które jest, i oczywiście wsparcie zachodnie dla Ukrainy jest niesamowite, ale nadal nie jest dostateczne. Nie jest dostateczne na tyle, żeby przełomić tę sytuację szybko. I to oznacza, że ta wojna jeszcze może trwać bardzo długo. Także w tym momencie Ukraińcy oczekują to, że uda się przełomić chod tej wojny właśnie tam na wschodzie i jakaś ofensywa, kontrofensywa ze strony ukraińskiej będzie na wiosnę. No prawdopodobnie nikt nie może tak na pewno powiedzieć, że to będzie ofensywa, która spowoduje już i teraz zwycięstwo Ukrainy. Także no, mniej więcej większość ukraińskich ekspertów no, gotowe do tego, że te walki będą jeszcze trwać dość długo. I z jednej strony liczymy na to, że faktycznie sytuacja strategicznie rozwija się dla Rosji dość negatywnie. I tu jakby historia jest na stronie Ukrainy i to właśnie spowoduje to, że w końcu Rosja nie będzie w stanie, no coś w systemie rosyjskim pęknie i faktycznie Rosja w tym momencie nie będzie w stanie właśnie podtrzymywać tę sytuację taką wojskową. Ale tak czy inaczej nadal oczekujemy jeszcze wielkich walk, bo niestety bardzo bolesnych dla Ukrainy. Prawdopodobnie będzie jeszcze dużo ofiar i ta sytuacja no, jeszcze będzie trwała. I tu faktycznie no, jeszcze na koniec wydaje mi się, że ze strony rosyjskiej Putin liczy na to, że on w swojej historii politycznej już widział tyle prezydentów różnych krajów, że po prostu on może przetrwać, on może poczekać, kiedy z kolejnymi wyborami w jakimś kraju będzie mniej pomocy dla Ukrainy albo coś będzie tam w gospodarce i tym podobne, a Rosja może trzymać się ten poziom napięcia, który ona ma i on będzie w stanie trzymać władzę i właśnie Rosjanie są gotowi do takiego cierpienia, ale również oczekiwania. Także liczymy na walkę, ale również mamy wielką nadzieję, że po prostu Ukrainie uda się właśnie zwyciężyć na pole brani, a dalej sytuacja w Rosji może już iść w całkiem innym kierunku. Mhm.
Dobrze, dziękuję bardzo panie doktorze. No, w pewien sposób wywołał pan też pytanie dla pana doktora Pawła Tokarskiego, czyli tutaj oczywiście wychodzimy z takiego założenia, że niestety, ale walki będą się toczyły, nic nie wskazuje na rychłe negocjacje pokojowe. I teraz pytanie o tą pomoc europejską państw członkowskich Unii Europejskiej, czy szerzej państw zachodnich, czy tam zachodu. I tutaj ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, no bo gospodarka niemiecka jest jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o Unię Europejską. I teraz pytanie o wsparcie dla Ukrainy, czy te już słynne leopardy w końcu trafią na ziemię ukraińskie, czy też nie. Jakie jest właśnie nastawienie przede wszystkim decydentów niemieckich, gdyż od ich decyzji zależy wsparcie i zaangażowanie się właśnie gospodarcze przede wszystkim ze strony Niemiec. Bardzo proszę. Dziękuję. Spróbuję może krótko, tak. Rzeczywiście nastawienie niemieckich elit, najważniejszych partii politycznych, zielonych, SPD, większej części SPD, FDP jest zdecydowanie proukraińskie i ta pomoc będzie ze strony Niemiec płynęła dalej. Ważne znaczenie mają także pozytywne dane gospodarcze dla niemieckiej gospodarki, w ogóle dla Europy, dla strefy euro. Jeśli na przykład mielibyśmy do czynienia z recesją, z poważnym spowolnieniem gospodarczym, to zachodnie społeczeństwo mogłoby być mniej przygotowane na jakieś tam dalsze poświęcenia. Ale oczywiście jest pytanie, po pierwsze, o determinację Ukrainy, o czym pan doktor wspominał przed chwilą, ale drugie pytanie jest ważne, o determinację Zachodu, przede wszystkim o zmęczenie Zachodu, o to, czy ta wojna nie ulegnie jakiegoś spowszechnieniu, przyzwyczajeniu. I to jest rzeczywiście pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź. Dużym wyzwaniem jest to, że poszczególne państwa Zachodu, który Zachód nie jest monolitem, poszczególne państwa Zachodu mają także różny poziom zaangażowania, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. W przypadku Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, Polski, państw bałtyckich to zaangażowanie jest totalne. Oczywiście jest troszeczkę mniejsze w Niemczech, ale także ta pomoc jest. Ale ta pomoc na pewno jest niedostateczna ze strony innych państw, takich jak Francja, która także jest ogromną potęgą militarną, a której pomoc to zaledwie 700 milionów euro, czyli mniej więcej 1/4 tego, co Polska dostarczyła Ukrainie. Hiszpania posiada ponad 300 czołgów Leopard 2 i zupełnie nie mówi się o dostawach tego sprzętu. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim on jest stanie. Zupełnie inny poziom zaangażowania jest także we Włoszech, gdzie także toczy się dyskusja na temat zaangażowania tego państwa. Szefowa rządu była wczoraj w Kijowie, rozmawiała z prezydentem Zieleńskim. Włochy także mają mnóstwo sprzętu wojskowego, które mogłyby dostarczyć Ukrainie, ale ta pomoc jest także niewielka, zdecydowanie, jeżeli chodzi o porównaniu z potencjałem militarnym tego państwa. Więc wydaje się, że Zachód pozostanie już podzielony, jeżeli chodzi o poziom zaangażowania na rzecz Ukrainy. Dlatego ważne jest, żeby te państwa, które widzą potrzebę pomocy Ukrainie, robią to, żeby te państwa ze sobą współpracowały, szukały jakichś momentów wspólnych, żeby uzyskiwać jakieś korzyści skali. I tu widzę także ogromną rolę, jeżeli chodzi o współpracę Polski i Niemiec na rzecz przyszłego wsparcia Ukrainy. Dziękuję bardzo. Czas nam się kończy, ale wnioski płynące z naszego seminarium nie są zbyt optymistyczne, że zapowiada się, że walki nadal będą się toczyły. Wizja i perspektywy na uregulowanie pokojowe tego konfliktu w najbliższych tygodniach nie są zbyt optymistyczne.
ponieważ niestety, ale Federacja Rosyjska zakłada ten konflikt jako trwający wiele miesięcy, a może i lat. Dlatego też tutaj ta, miejmy nadzieję, że to zmęczenie tą wojną na Zachodzie nie nastąpi, o czym mówił pan doktor Tokarski, i że wsparcie europejskie, tak jak Polska i Stany Zjednoczone wspierają w największym stopniu Ukrainę, że nadal będzie kontynuowane. Chciałbym podziękować naszym dzisiejszym prelegentom, pani doktor Agnieszce Bryc, panu doktorowi Aleksiejowi Polekiemu, panu doktorowi Pawłowi Tokarskiemu za wielowątkowe, ciekawe wystąpienia, jak również podziękowania dla instytucji współtworzących nasze dzisiejsze seminarium. Dziękuję Państwu, nas oglądających, i zapraszam Państwa na nasze kolejne seminaria. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.